Tak sobie pomyślałem, że w tym tygodniu posiedzimy trochę na dachu, czyli będę zachęcał do tego, żeby się modlić tak, jak do tej pory się nie modliliście. Oczywiście nic sobie nie wymyślam, sprawdzajcie to wszystko w Piśmie Świętym. Dzisiaj znowu list do Rzymian, 8 rozdział, werset 15. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba. Abba, czyli tatusiu, tak do swoich ojców mówiły dzieci w czasach Jezusa, czyli mówiły Abba, tato, tatusiu. I wy też tak zacznijcie mówić. Nie wiem, na przykład modlisz się modlitwą Ojcze Nasz, to zamiast Ojcze Nasz zacznij sobie inaczej. Tatusiu, któryś jest w niebie.